Hej, 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 hello, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Miniland, którego tak w sumie ostatnio bardzo chcieliście. No i ogólnie był taki plan, że dzisiaj zaczniemy Mindscanera, ale przedłużyło mi się delikatnie na badaniach. Niestety jutro również będę na tych badaniach, ale może uda mi się nagrać dzisiaj delikatny zapas, żebyście nie mieli dzisiaj takiej sytuacji, czy sytuacji dzisiaj, nie tak jak dzisiaj. Znaczy, dobra, mniejsza, nieważne. I kochani, powiem wam szczerze, że mam pozaczynanych tyle serii i tak naprawdę ja po takiej przerwie już nie pamiętam, co ja w nich robiłem. Więc będę musiał delikatnie, zaiste niedługo ograniczyć się do mniejszej ilości serii. Okej, to był ten nasz Goblin, Golum, Goblin chyba. Tak, tak. Odkrywca. Potrzebuję łóżka Goblina, Goblin. I tak, to był nasz spawn, dobrze pamiętam. Tu sobie zrobiliśmy tą naszą bazę. Tu mamy jeszcze kamień do zebrania, mamy miedziany kilof. I sadziłem ostatnio tutaj te drzewka, z tego co pamiętam. Tu nam się odblokował nowy pseudobiom. Tu nam się odblokował mały pseudobiom, ten biom pustynny. Piskowiec i węgiel. No dużo z tego nie ma. Dużo z tego nie ma. Miejmy nadzieję, że tu więcej stworków również nie będzie. I naprawdę powiem wam osobiście, że ja chyba jeszcze nigdy w życiu tyle serii pozaczynanych nie miałem. Nigdy tyle serii nie miałem pozaczynanych. Ale w sumie to dobrze. Dobrze, bo poznajemy w sumie razem gry. Mamy jakiś tam, prawda, dzięki temu... mamy jakieś rozeznanie dzięki temu właśnie, że te gry poznajemy. Zobaczymy, czy tu jeszcze coś jest, czy nic już nie ma. Nie, tu już chyba nic nie ma, ale dobra, już skoro zacząłem kopać, to już to sobie do końca wykopię. Gotowana baraninka i kłoda czerwona. Zjedzmy sobie to. Woda. Czy mamy tu jakąś wodę? Tu. Wełna. Pochodnia. A, bo ostatnio sobie robiliśmy, okej. Okej. Tworzenie ręczne. Wiadro wody. Ale to potrzebujemy sobie tą wodę teraz wypalić. No właśnie, i obawia mnie to w Minilandzie, że w teorii my nie będziemy mieli co zaraz już tutaj robić. To jest skrzynia? Nie. Nie jest tutaj. My zaraz nie będziemy mieli co tutaj robić. Mamy konewkę. Rzodkiewka. Nasiona klonu i nasiona klonu. Czy my mamy jakiekolwiek nasionka, które możemy w tej chwili posadzić? Krzyb. To nie jest nasionko. Wełno, trochę kamienia, no właśnie tych kamieni też jest sporo. Musimy zrobić więcej skrzynek. Ten cały grajdołek. Nasionek, no tutaj mamy sporo, ale... To są tylko nasionka. Właśnie, ale najpierw picie. Gdzie tutaj to jest? Bul. Kubek słodkiej wody, słonej wody, przepraszam. Potrzebujemy węgla. Ogień tutaj jest. Bo ja wiecie, no mówię, po takiej przerwie jednak człowiekowi się te gry zaczynają powoli mylić. W szczególności, że no te gry są do siebie dosyć podobne. Dosyć podobne, tak samo Above Snakes. Myślę, że też ruszę to. Bo gra jest bardzo fajna. Bardzo się przetapia, to się przetapia. I... Tak. Krowę porwał ptak. Czy ja mogę na przykład zasadzić sobie rzodkiewkę? Czarne deski, wełny, bla. Tutaj mamy tworzenie. Co to tak syczy? Gęga. A, to ty. Dystrybutor wody. Siodło, ale skóry nie mamy jeszcze. Blok lodu, tryskacz, pułapka z lawy, portal? Wow, bomba. Obroża, łapki, skrzynki, drabinki. Tu narzędziowe, ale to już wszystko mamy. Są tylko i wyłącznie narzędzia. Lasso, które nam się nie przyda. Nie widzę żadnej motyki. Nic a nic. I tu są tylko meble. Czemu ja mam tyle kubów
Co tu się... Nie, nie, przepraszam, to jest stworzenie ręczne. Piroty gałganie. Piroty gałganie. Napiszę tego, o. No dobra, chcę sobie to zasadzić, mogę... Co se kurwa zasadziłeś? To se zasadziłeś totalnie. Ale dobra, słuchajcie, jakby nie patrzeć... Mamy kolejny biom tutaj. I pytanie, czy w tą stronę będziemy się budować, czy no, raczej północ powinna być, a nie południe. Jeżeli chodzi o zbudowanie takich rzeczy. Tylko tak, tędy nie przejdziemy, prawda? No właśnie nie przejdziemy. Nie chcę mieszać tych biomów, dlatego zrobimy sobie od południa. Wiem, że to troszeczkę nielogiczne, ale może coś tu nowego znajdziemy. Pewnie jakiś nowy typ drewna, prawda? Płoda jest ciemna, no właśnie. I kamienie oraz śnieg. Co nam daje śnieg? Nie mam pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. Ich drzew nasadziłem. One nie chcą rosnąć. Może trzeba je podlać. Jak wiecie, też mówię, no nie pamiętam dokładnie, jak to się grało. No widzę, że są pomieszane te biomy i tak, jeżeli chodzi o te biomy zielone. Cośmy sobie tutaj kombinowaliśmy, nie pamiętam dokładnie co. Może temu goblinowi byśmy coś sprzedali? Może troszeczkę zaufania byśmy odzyskali u niego? Ja tak sobie patrzę na te statystyki na dole tych broni. Już sam nie wiem. Ojej, nie mamy miejsca! To czas zrobić skrzynkę. Nie mam desek. Ciemne. Woda standardowa. Kurde, tu jest za dużo tego wszystkiego. Ej, ale ciemne deski my już mieliśmy. My już ciemne dechy mieliśmy. No dobra. No problem. Dobra, i tak to już jest pierdolnik, to... No. Dobra, i tak, w lewej skrzynce trzymam obrąb kamyczki. Żeby się nie myliło. Bo tego jak najbardziej mamy sporo. Moje kryształowe, jakiś odłamek również. Mówię, takie bardziej, że tak powiem, stałe surowce. Typu jakiś tam piaskowiec, nawet te diamenty. Tynę możemy tutaj dać. To również nie jest problem. Węgiel jak najbardziej. Też się tutaj znajdzie. Co tam jeszcze? No kość niby też jest stała, ale bez przesady. Miedź. Kolejny węgiel. A tu możemy... O, co to było? Cyna. Cyna też. Cynuchę również. I resztę oczywiście sobie tutaj powkładamy do środeczka. Ładnie uporządkuj mi to. A resztę pierdolnika oczywiście standardowo tutaj. To tak, baraninkę to mi oddaj, bo ja na grubym lubię. Konepkę w sumie też możesz mi oddać. Na akacji, okej. Okay. Jeszcze kłody były. I jak tam w naszym piecu? Kubek wody, dawaj. Wiadro, bo tam mamy wiadro w ogóle? Takich rzeczy chyba nie mieliśmy. Jak zrobić wiadro? Da się tu zrobić wiadro? Tu było chyba, nie, tutaj było. Wiadro, to jest kamień? Czy cyna, nie? To była cyna. Akurat mamy dwa. No i pik. Wiadro jak się patrzy. Ja to muszę podlewać? Nie muszę. Chyba, że muszę. Pyk. Wiadro wody. Ale Shira, weź sobie węgiel. Tak na zaś. Dobra, wepchaj sobie to. Daj nawet więcej. Zróbmy to w ten sposób. Napijmy się oczywiście standardowo. Wejdzie to gdzieś? Nie wejdzie.
I znowu mam skrzynie zajebane całe, no. O Jezu. Wiadro, ale z wodą. No, I can drink that. Boil a bucket of salt water. I przygotowaliśmy słoną wodę. Zbieranie potworów na dzień czwarty. Cały czas mnie to martwi. Ej, ale nie da się tego wypić. Nie da się tego wypić. Widzę, że tutaj też w sumie żadnych stworów nie ma. Ale właśnie, dosztukowaliśmy sobie w tej chwili tą jedną kratkę. Nie wiem, czy to się miedź pokazała. Już nie powinna, bo w sumie ej. Oh no! Jak się pasek zapełnia, to znaczy, że jest już dupa. Jest wyjście. Ej, mi się coś wydaje, że my się będziemy napierdalać niedługo. Miedź, tu jest miedź. Miedź czy nie miedź, o to jest pytanie. I patyczki. Patyczki, płomyczki. No, kilo, to się przyda. Ale powiem wam osobiście, że na razie, jeżeli chodzi o te surowce, to jest lipa. To jest mega lipa, bo te surowce cały czas nam się kończą. I tak naprawdę to, co my wydobędziemy, to zaraz już nam się kończy i musimy chodzić zbierać następne. To jest lód. Kostka lodu. Pytanie, czy ona się rozpuszcza. Pytanie, czy ona się rozpuszcza. No ale dobra, idziemy spać. Może się nie rozpuścić. Wchodzisz czy nie wchodzisz? Ten to jak zombie wygląda. Tada! Mamy dzień czwarty. Chyba. Ja tu mam trzy! Ale jestem dupa. Wow. No dobra, jaki chcę biom dalej? Jaki chcę biom dalej? To jest brzozowy. Kurka, wódka, nie wiem. Kurka, wódka, nie wiem. Ten mieliśmy, czy nie mieliśmy? Zobaczcie, jak drzewa nam urosły. Drzewa nam urosły. Ej, no dobra, to zróbmy to w ten sposób, że... Wschód będziemy się rozbudowywać, jeżeli chodzi o lasy, czy lasy. Takie, wiecie, pola i takie jakieś duperele. Na dole będziemy się, co prawda, no źle, bo na południu rozbudowywać o jakieś tam biomy zimowe. Na północ na razie będziemy szli z biomami tymi zielonymi, a na zachodzie będziemy szli może z tymi japońskimi. Tak to można nazwać? Chyba tak. Na razie jakoś o tak. Wow, jak ciekawie. Wow, co tu się dzieje? Moi drodzy, co tu się dzieje? Coraz więcej rzeczorków. Paragi. El Sparago. Dobra, kłody ciemne i szyszki. To jest kotek. Miau, miau. A zaraz pójdziemy na dół. Nasiona kwiatu wiśni. Te kurki, no. I różowe kwiatki. Różowe kwiatuszki. A ty ode mnie czego chcesz? Bo właśnie, bo my się jakoś tak to nie interesujemy zbytnio. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Trzy kości za dwie monety. Dwie monety to siodło. Czyli my mamy kości. Mamy kości. No to dawaj. Dwie monetki mamy. Możemy sobie siodełko dać. Prosta. A, ale to pokazuje zadowolenie. Właśnie, potrzebujemy więcej zadowolenia. Ale ty masz łóżko goblina. Kurde, no. Dobra, dałbym mu te dwie kości, czy sześć kości. Zostały nam dwie.
Zostały nam dwie, no ale powiem wam też, że robi się lipa. Robi się lipa, a to z tego powodu, iż my nie mamy miejsca. Kicio tam sobie płacze. Zaraz, Kiciu, do ciebie pójdziemy. Kostki lodu nie zostaną tak, jak są. Szyszki też na razie nie zostaną. No, nie mamy innego wyboru, jak zbudować jakiś domek temu naszemu figlarzowi. O nie! Mam patyki, mam 4. Mam 4. Na razie lecimy do kamiennych. No, kamienia mam najwięcej, jak nie patrzeć. Kończy nam się jedzenie powoli. Nie mamy nic zasianego. Niedobrze. Być może czeka nas głodówka i to mocna. Myślę, że zrobimy mu tutaj ten domek. Taki, wiecie, nawet już nie musi być jakoś super hiper, tylko żeby miał oddzielny i on sobie tam, żeby siedział. Ale nie ma łóżko i tyle. Może mu zadowolenie nawet skoczy. Bo ja rozumiem, że on ma niezadowolenie z tego powodu, że tam nie ma, wiecie, jakichś krzeseł i tak dalej, i tak dalej. Kitku, nie płakajuj. To też powinienem kamiennymi kietwami robić. Innej opcji nie widzę. Dobra. Standardowe dechy. Tak? Tak. Lecimy. Trochę ich mamy. A jakie mamy tutaj? Mamy z ciemnych pewnie. Tak, 9 ciemnych. No ale nie mamy ciemnych desek. Nie mamy więcej ciemnych desek. Mamy tam 2 sztuki. Tu może byłoby więcej, no. Dobra. Drewniane ściany. Lecimy z tym koksem. Trzeba zaraz coś zjeść. Pyk. Trochę przymały chyba zrobiłem. No dobra, no. To nie musi być jakieś wielkie. Jak nie ma ludzi, inni mają gorzej. Inni mają gorzej, definitywnie. Dobra. No, żeby drewno to idzie jak naprawdę. Dobra, drewniane drzwi. Drzwi. Da się to jeszcze wybić na przykład? Co, i tak tego nie możesz ani przelać do buterki i nic? Jaka dupa. Aha! Kapuje. Kapuje. I zabrało nam... wiadro. Bez sensu. To bez sensu. Zabrało nam niestety wiadro. Jak nie można to postawić? Idź sobie stąd, Jezu, ty gołganie. Opa. A jest wiadro, przepraszam. Oszukałem. Zmienia miejsca. Zbieraj to, zbieraj tamto. Gdzieś mi łóżko spierdzieliło, co? Definitywnie gdzieś mi łóżko spierdzieliło. Nie spierdzieliło, tylko ich nie wziąłem. Dlaczego nie wziąłem? Okej, dobra. Masz tu wyrko. To jest za mała klitka chyba dla ciebie, co siedzisz tu.
Zadowolony jesteś od cholery. Zadowolony od cholery jest definitywnie. Dobra, ale czy my możemy mu zrobić, nie wiem, na jakiś... Kamienna podłoga jeszcze jest, co? Zróbmy mu może, nie wiem, różową doniczkę, o. Już bardziej zadowolony? Może. To łóżko goblina jest potrzebne, 6 włóczki. Ale jestem dupa, zapomniałem o tym. Wełna. Wełna jest tu. Dodaję jedną włóczkę. No nie powiem, szału nie ma. Jedna włóczka. To nie, to my to zabieramy. Dawaj mi to. Nie twoje. To nie twoje. Ja potrzebuję łóżka goblina do ciebie. Nie mam innej opcji. No i tak, musimy zacząć strzyc. Hop. Owca, halo. Kurde, zbugowałaś naprawdę. O, chodź. Czy uda się ostrzyc? Nie da się. Kota strzyc nie będę. Mamy 4 włóczki, no najpierw muszę się niestety poregenerować. Innej opcji nie widzę i robi się ciemno. Robi się ciemno i to mnie troszeczkę martwi, no bo... Jakby nie patrzeć, mieliśmy tam, że regenerowanie potworów na 4 dzień, prawda? Żeby zaraz mi tam nie wyskoczyło, nie wiadomo co. To mi się wydaje, że my to chyba zasadziliśmy ostatnio. Będę musiał te strusie poharatać. Się ładnie tnie. Ale zauważcie, że nie dostajemy w ogóle nasionek. Może to jeszcze nie jest wyrośnięte? Ja to się na to rzuciłem. No co, nie? Kamienna konopka jest pełna? Ej, to nie wiem, czy to jest pełne teraz, czy nie? Czy lewym, czy prawym robi? No lewym chyba. Kurde, no. O, jest, jest, jest. Jeszcze nie odzyskasz, co? Jeszcze nie odzyskasz. Nie wiem, czy mogę to kubeczkiem jakoś robić? Na serio nie wiem. Ale dowaliłem chyba, co? Tak. Ale żebym dojebał. To głodóweczka, głodóweczka. To jakieś stwory? No nie było nic. Dzień czwarty. Teraz i piąty. No i? Nie, tylko dostępne nowe karty. Dobra. No i tak, no wydaje mi się, że dobrze by było chyba wziąć te podstawy. Z tego powodu, że być może znajdziemy jakieś warzywka. Ale widzę, że nie. Jakaś bambusiarnia nam się tutaj zrobiła. To jest co innego. No i nie podoba mi się ten układ już, no. Nie podoba mi się ten układ. O, kolejny goblin, fajnie. Podoba mi się nie zagłosować. Ja mam, panie goblin, co tam? 3 monetki to torcze, tak? To jest górnik. Kowal, przepraszam, nie górnik.
Podstawowe rzeczy, uuu. A cóż to jest? Pędy bambusa. Rozumiem, że jadalne. Chyba ta. Zobaczcie, nie zawsze to leci. To nie zawsze leci. To jest takie 2 na 10. I teraz nie wiem, czy te drzewka urosły, czy nie. Urosły. Ja po prostu wycinałem za małe drzewka. 2 dni. No dobra, no trudno. Trochę ich zjechałem. Dobrze przestałem przynajmniej. W sumie to się nic nie stało, no wiecie, no tylko, że tyle, że trochę ich wyciąłem, ale... No cóż. Tylko dalej martwię się, co z tym jedzeniem. Co z tym jedzeniem? Bo tego jedzonka naprawdę nie mamy za dużo w tej chwili. W ogóle to możemy tutaj bardziej wycinać. I zrobić kolejne mieszkanie. Tych goblinów. To czekamy, ale już te owce się poregenerują. Nie wiem, ile im się tam zejdzie z tym. Ale miejmy nadzieję, że niedługo. Nie, brakuje nam tylko i wyłącznie jednego. Przednio tylko zostawiłem. Więc tak, potrzebujemy jeszcze jednej skrzyni. No, te skrzynie są bardzo małe. Te skrzynie są bardzo małe. Nawet nie wiem, co mogę schować, czego nie mogę schować. To na pewno mogę schować. Nasionka. Dawaj dechy. Zróbmy jeszcze jedną skrzynkę. Skrzynia była tu. I znów nam się owca pieprzyła. Dobra, tu niech będą wszystkie drzewa i tak dalej. W sensie, wiecie, jakieś szparagi to nie. Jakieś nasionka drzew i tak dalej. Patyki też. Właśnie, można je jeść lub hodować. To też jest spoko. Nasiona akacji, nasiona klonu. Deski. Ściany, nie ściany możemy na razie zostawiać tu. Szyszki, nie szyszki. Nadal się nie zresetowały nasze powieczki. Niedobrze. Niedobrze. Grzyby to ja nie chcę tutaj brać. Grzyb to grzyb. El grzybo zostaje. Dobra. I głodujemy. Głodujemy. Chyba, że zaraz coś zrobię głupiego. To jest włócznia. No nie mamy. Lewym się sadzi. No mi starczy żarcia. Innym podłożu, rozumiem, że na tym trzeba. Yeah. Przynajmniej nie trzeba tego podlewać. Aha, dobra. Wiem co zrobiłem. Lewym Shiro. Nie można! Oh no! Musimy przepalone wszystko. Czemu to nie może być woda słodka? Tak jak ja. I słodziaczek. Ja nie wiem. No i skończyło nam się chyba. Nie skończyło nam się. Dobra, lewy. Nie. Kurde, ale jestem głupy. Weźcie mnie, bo ja normalnie nie wiem, co ja robię dzisiaj. Prawym. Tu prawym, tu lewym, ja nie wiem. Dobra, podlane. Właśnie, jeszcze jedno, bo ja wam też obiecałem, że my sobie tutaj... Długie wieczołki. Bambus, o. Zejdziemy w końcu na dół. Wow. Cóż to jest? Tam też się coś pojawiło. No to. Stalagmity.
Au! Jakieś dziwne rzeczy. Czy możemy tą wodę pseudo wziąć? Za dużo by zmieścić w kubku. No problemo. Wiadro zanieczyszczonej wody. Wiadro, ale z zanieczyszczoną wodą, okej. Okay. Mogę sobie to wylać na przykład gdzieś? Nie mogę, ale lipa. Ej, to jest słabe. Dobra, tylko się nie da wylewać nigdzie, to jest słabe. Będzie przejrzeć tutaj okolice, ale tutaj chyba też nic nie będzie. A jednak coś jest. A jednak coś jest. Tu mówię, nie wiem jak twórcy chcą rozwiązać problem tego braku surowca po jego wykopaniu. No bo wiadomo, no my cały czas sobie tutaj krążymy, wykupujemy te surowce. No ale wiadomo, że te surowce nigdy zregenerowane raczej nie będą. W końcu możemy dotrzeć do takiego, wiecie, poziomu, gdzie po prostu inaczej się tą grę już grać nie będzie dało, jak tylko po prostu czekać. Wow. Jak tylko po prostu czekać do kolejnego dnia, aby przeżyć. To jesteś w gnojku, dobra. Trochę na ślepo idę teraz. Trochę tak na ślepo. No właśnie, bo tu nas chyba też nie było. No ale tu widzę, że się nic nie zmieniło. No to jeżeli chodzi o podziemia, to powiem wam, że bez rewelacji. Bez rewelacji. To jest pewnie węgiel. Miedź. Węgiel. Trochę martwi mnie to monotonia w tej grze. Że wiecie, jesteśmy tak naprawdę w takim potrzasku potem, jeżeli chodzi o surowce, no bo nic bez surowcy nie zrobimy. Kabum! Byłem mądrzejszy tym razem. Byłbym jeszcze bardziej mądry, jakbym policzył, ile ciosów tam było potrzeba na niego. Grzyby, może się uratujemy jeszcze. Żeby da się jeść, a może da się je ugotować. To jest better idea. Better idea. Owieczki się nie parasytowały. Jeszcze jedna się parasytowała, dobra. Może starczy. Dawaj to. No i ty już powinnaś, no. Jaja robisz? Dawaj. Dawaj. Nie chcę dziadyga, no. Możecie wejść, no właśnie, wejdę tu i ona się zresetuje. Wiedziałem, że tak będzie. Zbliża się kolejna noc. Zbliża się kolejna nocka. Czy ja rozumiem, że ja już te szparagi mogę tutaj ściągnąć? Kiepki szparagi. Chyba jednak nie. Chyba nie mogłem. Pamiętaj Shiro lewym, no właśnie. A teraz prawym. To jest to bardzo logiczne. Off-topek ci zaraz piznę, wypadł mi stąd, już. Nie słuchają się dziady. Dobra. Co my tam mieliśmy zrobić? Mieliśmy zrobić jeszcze chyba jedną włóczkę. Dobrze pamiętam. Mamy 5, tak, potrzebowaliśmy 6. I kamieni w sumie. Potrzebowaliśmy zrobić łóżko dla goblina. I mamy. Chodź goblin. Masz. Oblokowano pomoc przyjacielowi. On potrzebuje tej kratek. To zaraz będziesz miał. To jest zadowolenie, widzę, że jest nadal niezadowolone. Ej, ale to potrzebuje zielonych, kurde no. Nie pasi mi ten koncept.
Nie pasi mi ten koncept. Ej, bo my umieramy z głodu. No niestety, któryś z was idzie na rzeź? I błąd, bo daje ci tylko pióra. Grzyby, właśnie. Miałem zobaczyć, czy da się ugotować grzyba. Nie wiem, bo zwalony jaki dzisiaj. Kozie mięso, baraninka nie, brąz również nie. Chyba się cholercia nie da. Chyba się cholercia nie da. Gotowany gulasz, ale nie wiem, jak zrobić gulasz. O! O! Ej, to możemy sprzedać potem coś. A nie mówię, że to będzie takie proste. Au! Ej, to jest takie proste. Nie, no dobra, to podstawowy błąd gry. Ja lubię bugować, ale nie aż tak. Oste amigo. Tak to nie może być. I co ja mam teraz z wami zrobić? Głupio mi tak grać, no. Ale kości zawsze... Zawsze się przydadzą, nie? A gra pozwala. Nieumarłe dusze tu idą. A, halo, halo, ja jestem tu, patrzcie, żywy. A nie tak jak wy nieumarły. Genialne. Ale oni chyba nie są też trudni na zewnątrz normalnie. No nie, ambitni to nie są. No dobra, wyjdźmy, spróbujmy z nami zawalczyć. Normalnie. A dobra, jednak jesteście trochę ciężsi. Wiesz, co tą ręką możesz sobie zrobić? Dobra, możesz sobie zrobić. Ale w sumie to jestem głupi. A, pyk. Na pochybel. Pyk. O kurde, to ma zasięg. Pyk. Pyk. Pyk, no trzy hity. Jak dzieci robię. Pyk. O kurde, nie udało się. Mumia! A tam bałwan jest, ej. Pyk, pyk, pyk. Teraz mumia. Pyk. O kurde! Dobra, ty jesteś mocniejszy. Ty jesteś mocniejszy, przepraszam, nie bij. Nie żartowałem. Kurde, ten to był byk. Kudy, ale byk. No i przez gałgana ja teraz nie mam broni. Patyczki mi potrzebne. Dużo patyczków mi jest potrzebnych. O, i gitara. Przy okazji możemy ten cały bałagan zostawić. Ale nie cały. Ale nie cały. Dobra, kamyki. Dzień dobry. W ogóle mógłbym sobie zrobić tak ze dwie włócznie nawet. Stary mi się nie obraził na to. Głoduje jak cholera. Naczynie zawierające czyjś część życia. Świetnie. Oj, patrzcie. Pyk, pyk. Kubek wody, żeby się nawodnić. Kurde, no nie mam już co jeść. Mam cztery grzyby jeszcze, co dwa serduszka. Dwa głodu, nie serduszka. Idziemy do bałwana. Pyk! Pyk! Pyk, kurwa, nie trafiłem. Pyk! Patrz, pyk! O kurwa, mi zajebał tym lodem. O nie, 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 nie. Dobrze, po nim. Węgiel i śnieg. Ja jestem pewien, że my damy radę też temu. A dobra, może nie. I zabiliśmy go. Pyk. 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 No walimy ich na pyrkę. No problemowo, jak to mówią.
Chłopaki bezproblemowe. Miejsce nawet już nie mamy na kości. Ej, no i wszystkie rozjechane chyba, nie? Moby. To było easy. To było easy, no kurde. Jak nie my, to kto? Trochę wełny uzbieraliśmy. Nie, no spoko. Kości, jejku. Teraz tylko ich zadawalać, jakkolwiek to brzmi, będzie git. I będzie git. Dobra, idziemy w kimę. Dobra, walka, jesteśmy bez żarełka. No i pytanie teraz co? Pytanie teraz co? No ja bym tutaj jeszcze obudował, zobaczył co to da, że on będzie miał... Że on będzie miał to, co ma. Nie wiem, wezmę tym razem te. Ja może nie powinienem tego robić, ale wiecie co, jebać te. Niech to się łączy, jak tam się chce. Byłem sceptyczny do tego nastawiony, ale... Ale już nie jestem. Zadowolony? Lubiany. Pół warsztatowy, kamienny posąg, skrzynia. A to ty tego nie lubisz, to po co ci to? Jest tu warsztatowy, mogę zrobić, nie ma problemu. Ja ci mogę stół warsztatowy zrobić, to nie ma żadnego problemu. Dobra, ale tak, jeszcze przy okazji sobie tutaj nawodnimy nasze roślinki. Tam widzę shopa. O Jezu, HP nam spada. No. No. Zerka z dyni, spinkery, siodło. On był skrzynkę, nie? Gdzie ten pierdolnik zostawiłem? Tu chyba. Dobra. I tak, ty chciałeś stół warsztatowy. To było to. Chyba to ci się tylko zmieści. Nie to, żeby coś. Escyna, wapień. Klikam trochę, może coś tam się jeszcze, wiecie, zmieści, ale tak. Słabo. Słabo, słabo, słabo. Dobra, to wam też mogę zostawić. Kwiatka na razie sobie zostawmy tu, gdzie jest. Kwiatkę włóżmy. I skrzynkę jeszcze miałem ci zbudować, prawda? Tak na sam koniec sobie zobaczmy jeszcze, co ci to da. Skoro ty to tak bardzo lubisz, ja ci to zrobię. Jak tam twoje zadowolenie? No lepiej, 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 ale nadal... Chyba nie możemy liczyć na to, co? Nie wiem, ja ci chyba muszę kurwa tej willę z basenem pierdolnąć, żebyś się w końcu zaczął ze mną dogadywać. Zadowolenie jest zbyt niskie. Nakopał panu ktoś kiedyś do dupy tak mocno. Kurde no. Ja będę musiał znów owce powyżynać. Najpierw będę mądrzejszy. Pozbieramy sobie tutaj wszystkiego. Po prostu się nie da haratać, nie da się. W ogóle wygląda jak alpaka. Ale się nie da jej walnąć. Tego dżentelmena również się nie da. No to co, zostaje nam tak naprawdę... Zostaje nam tak naprawdę rozbudować ten pierdzielnik. No ale to już niestety w następnym odcinku. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Miniland Adventure, to oczywiście lajkujcie, komentujcie. No i tyle. Trzymajcie się. Hej, hej.